Witam was tutaj, cześć się Zosz i zapraszam was na update 10.02 do City Skylines PlayStation 4. Co się zmieniło? W zasadzie dużo się nie zmieniło. Głównie to są poprawy błędów i tak dalej. Ja w międzyczasie będę otwierać jakieś miasto, na którym pokażę wam mniej więcej, co się pozmieniało. Jest parę takich błędów, w sensie, które dodali, ale najważniejsze. Co się poprawili? Poprawili błąd, że jak był autostrady wysokościowe i tak dalej, to droga potrafiła zniknąć i tego typu rzeczy. No, cieszymy się oczywiście. Że w Natura Disasters czujniki, jak jest przy zalewach, przy powodziach, nie działały dobrze i tak dalej. Usunęli błąd, iż i to widzieliśmy faktycznie, przy stacjach metra nadziemnych było źle, złe miejsca, skąd faktycznie osoby wchodziły na peron stacji. Zostało to poprawione i faktycznie teraz to już działa jako tako, że da się faktycznie postawić taką stację nadziemną i ludzie będą mogli z niej skorzystać, ale nie jak to było chwilowo, to jest naziemna. Nadziemna i to nie wiem, czy w tym mieście gdziekolwiek mam. No ale tak czy siak, wiecie mniej więcej o co mi chodzi, tu jest nadziemna, pamiętam, że tutaj ją postawiliśmy. Tu jest naziemna, a tutaj jest nadziemna. Że teraz jest jakiś nowy całkowicie system, w jakiś sposób mieszkańcy wchodzą na peron stacji. Tu aktualnie nie widzimy nikogo chętnego do korzystania z niej, ale to dlatego może, że po prostu to jest najmniej używana stacja w ogóle w tym mieście. Także to zmienili. Zmienili też, że jak były dzieci ranne w wypadkach jakichś, to karetki pogotowia nie zabierały dzieci. Natomiast co ważniejsze, co zostało dodane? Dodane zostały dwie rzeczy. Laguje się Skylinesy, to po pierwsze, ale to jest trzecia opcja. Po pierwsze, w każdym budynku mamy teraz opcję doradcy. Co dodaje nam doradca? Możemy sobie chodzić i jak tu widzicie, dokładnie sprawdzać, co jest liczbą czego i tak dalej i w ogóle. Działa to też przy tego typu budynkach jak ten, gdzie nam pokazuje, czemu został opuszczony z powodu braku towarów na sprzedaż. No i to jest właśnie jedna z tych ciekawszych rzeczy. Tutaj też się wejdziemy sobie, to jest straż pożarna. Zadbaj o dostarczenie dużej, o dostatecznie duży obszar przemysłowy, aby produkować towary. No, czyli widzicie mniej więcej, trochę jest tego tutaj to mniej więcej poopisywane. Czyli w skrócie na przykład magazyn na towary by się przydał. Natomiast drugą rzeczą, i to prawie w każdym budynku teraz dodali. Czy sobie wejdziemy na przykład tutaj w to, to nam pokaże, że to jest Mass Transit, czy jakiś park, to nam pokaże, że on jest Green Cities i tak dalej, i tak dalej. Drugą ważną rzeczą, jaką dodali, nawet nie sądzimy, że ją dodadzą, tak sobie wejdziemy w transport publiczny. Jak widzicie, na dole mamy nową opcję, kwadrat. Kwadrat dostał niesamowitą funkcję. Przejdźmy sobie do jakiejś, na przykład linii metra i możemy wcisnąć kwadrat i sortujemy sobie według albo nazw linii, liczby przystanków, liczby pojazdów oczywiście i liczby pasażerów lub nazwę linii. Takie cztery opcje są. No jest to na pewno dosyć będzie duże ułatwienie, bo jak normalnie to działało, to było tylko, że sortuj w jedną lub drugą. Szkoda, że nie mogę odwrócić kolejności, no ale niech będzie im tak czy siak całkiem nieźle. I teraz jest według przystanków, no i najwięcej ta linia ma 49 przystanków. Ta ma najwięcej pojazdów 15 i ta najwięcej ludzi, czyli 551 osób. Także no, jest to co najmniej dobrą nowiną, bo w końcu to ponaprawiali. Coś ponaprawiali, no to dalej tak jak według mnie powinno wyglądać. No ma, zobaczmy sobie jak wejdziemy na przystanki. Z kolei liczba ludzi. Dużo osób nie korzysta z tego. Tak samo tutaj, a z maglewów korzysta dużo osób, pasażerowie? No powiedzmy. Dobrze, i to tyle właściwie, co zostało dodane w tym dodatku, co się w tej aktualizacji. Dużo to nie było, pobiera się 3 giga ponad, więc dużo, czyli właściwie cała gra się pobiera z okazji pobierania tej aktualizacji. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie kurde. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco z wszystkimi update'ami do City Skylines PlayStation 4, kliknijcie, subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Kolejny będzie Industries, jeszcze przed tą aktualizacją, ale jak sami widzę, uważaliście, dużo to ona nie dodała. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!